Cześć, dzień dobry w kolejnym odcinku z Westbruna. Dzisiaj ze mną Michael. Witam serdecznie, witam, witam. I powiedz mi, co ty robisz? W sensie nie mi, ale no. Piszę na czacie. Ja jadę sobie, bawię się w Eurotracka. Jeżdżę ciężarówką. O, widzę się, bo jak o ciebie robię. Tak, tam jest. Co, bawię się w Eurotracka. Jadę DAF-em, czyli nowym nabytkiem tutaj. I co? I odbieram pszenicę od Czendierka. Tak? Zgadza się. Dokładnie. To teraz możesz powiedzieć, co ty robisz. No a ja robię, w skrócie można powiedzieć, siano. No, koszę trawę. Do moich krów, których mam sztuk 20 parę. 4 chyba. Co? No 24 chyba. 28, 8. Sorry. 28. Sorry. Ogólnie ten Johnny jedzie teraz kółko na pusto. No ja wiem, bo się troszeczkę popsuło. No ale, no niech sobie jedzie. No bo przez przypadek, wiesz, jak ciężarówka podjeżdżała do kombajna, to użyłem super siły i tak jakby save'a zlagowało, wiesz? Nie mogłem nic zrobić, więc musiałem wyłączyć, a kurcu nie miałem zapisanego i po prostu w innej części pola był zaczęty ten kurs. Wszystko zrozumiałe, elegancko. Więc on tam około 1/3 kółka będzie na pusto. No ale ten tego da szlany. No jak tylko od tego Jundira odbieram to. No bo on w sumie taki trochę najgorszy jest pod Kuzproja. Czemu? Znaczy pod Kuzproja może jeszcze, ale jak miałem tego zwykłego pracownika, tego, to on tylko do 80 wysypywał i rurę zwijał. Okej. Okay. I on nie chciał się wysypać. A ja nie lubię, jak Kuzproj podjeżdża pod tego Jundira. No i wtedy gdzieś się klinują o siebie i to tak. No, ale dałem ci DAF-a, no bo jest najszybszy, bo on tam stoi ileś DAF-a, 110. No ja to aktualnie mam problem, bo ten John Deere wystawia tą rurę, zaraz ją chowa. Znowu wystawia. I ją chowa. I tak w kółko mówisz. I tak w kółko, dokładnie. A, bo to dwa kółeczka? No, chyba tak. No. A ja po prostu poczekam, aż on będzie miał 100%, bo to nie ma sensu, widzę. A widzę, że już... A ja zaraz muszę, że Lexon jest pełny, więc muszę zobaczyć, co tam się dzieje. A w sumie ja to będę widział tutaj, bo to jest obok. No zobaczymy na mapie, że oni obok nie stoją, więc... A, rządy musi być rozładowany? Dobra, rządy zarobi te pusty. A ja nie wiem, co robi mój rządy. Ja pierdzielę, no rysy się człowiek. Dobra, widzę, że rzędy maniana spala. Tak. A się sypie? Wysypie ziarno, jedno. I to tyle. Dobra, to zrobię ten zandyr. Ten wreszcie podjeżdża do tego kombajnu, czy nie? Dobra, John Deere ogarnął, podjechał. Nie, ja po prostu zatrzymałem go. No ale chodzi o osiągnięcie coś. Okej. Bo on robił kółka i po prostu jak robi kółka, to musisz wejść do niego, usunąć mu zadanie. I wtedy on sobie musi jeszcze raz znaleźć kombajn, wtedy już nie świduje. Okej. Nie wiem, czemu tak jest zrobione, ale... Ale ważne, że działa. I dużo pomaga przy żniwach. Zwłaszcza, że tu latają kombajny 17 na godzinę, więc... Więc nawet dosyć szybko schodzi to pole. Jak gram sam i odbierałem 2 HP, to tak 45 minut.
i jest koszone to wielkie pole na dwa kombajny. No, kurczę, jesteśmy się nie sporo, ale... Sporo, jakby z 20 hektarów chyba. No właśnie, jest i to jest ale. O, czy on pojedzie? Zgadza się. Dobra, udam, że tego nie widziałem, co tam się stało. Jest no, ale... to skrzynia, no, czy nie ma? Dobra. Jest. No bo GPS. No dobra, ale tutaj wszystko jest włączone, to. A w kolejnym odcinku co byś miał robić? O, myślę, że... W kolejnym odcinku co będziemy robić? Myślę, że siać. Nie wiem, czy dobrze Myślę, że może tak być. Albo po prostu w tle sobie będą siać, a my będziemy ogarniać kukurydzę na dwa kombajny. No właśnie widziałem, że u góry masz kukurydzę i na dole. No a później będziemy musieli orać, więc na dwa pół, więc... Więc wtedy oni sobie tam cosplaye dadzą radę zasiać na tych dwóch dużych polach. No. Kurna, nie idzie też 17 na godzinę teraz. Kontrolować to. No myślę, że da radę. Jo. Czy dadzą radę? Jo, przecież ja siewniki nieraz też puszczałem. Tylko wystarczy im nasiona i nawozu nasypać na fuli. I tam gdzieś pod koniec pola wtedy im brakuje nawozu tylko i trzeba posypać. W ogóle ten daw w środku jest taki... Taki ser. Taki inny. Czy taki... A czy mi się podoba, tylko ta kierownica taka średnia mi się podoba. No, ta kierownica to właśnie jakby... Nie pasuje tutaj. Nie wiem, ile on tam ma godzinę może przejechał na ten daw. Ja ci powiem, tylko dostałem powiadomienie, że z Brychu grał 22 i nie widzę. Godzina 30. Jeden nie trzyma. A to dużo się nie pomyliłem. Bo on ostatnio zimą dużo jeździł, bo szybko było. Jednak te 110 robi roboty, tylko że powiem ci, że czasami ciężko się na asfalcie nim utrzymać. Bo z Kanią jeszcze idzie się utrzymać. Ja bo Skania jedzie 80 i ona jest taka bardziej stabilniejsza. Dobra, a gdzie jest ta Skania? Na gospie gdzieś? Tam gdzieś na polu. Który? A, nie wiem. Oni się zablokowali tam, widzę. Na tym wyskoczyłem. O, jest Skania czerwona. A już ta Skania jest... bez znaczka, ale... A ja nie zauważyłem, że tu się poblokowały mi kombajny, wiesz? A. Nie, w ogóle zapomniałem, że tutaj jak wysiadasz z ciągnika, to jedziesz na tempomacie, no to jedzie dalej, nie? Ja sobie troszeczkę nadusiłem taba, żeby zobaczyć tą Skanię i patrzę, że da pies już po drugiej stronie. Poczekaj, ja mam jeden lewo czy jeden prawo, bo już kurde się zgubiłem. Jeden prawo ten ma. Dobra. Już mi się kursy pomyliły. O kurde, on już ma 100%. Dobra, trzeba. Znowu trzeba go zatrzymać. No, tak to jest. Dobra, to trzeba to cofnąć. No, zabawić się w berka z... sytuacja, powiedzmy. A, to jest tam kruch. To kruch, to kruch. Jutro przyleci. Tak. On napisał, że... Jak to kruch napisał? No jak brał w sumie, no. Teraz to sam będziesz grał, coś tam, coś tam. A ja i tak będzie kruch wróci, no bo... Jak można kruka nie znać. Zresztą pewien osobnik tak samo robił. Brat.
Kurde, już 10 minut minęło, a ja tutaj nic nie zrobię praktycznie. Odcinka 10 minut? No. Czemu skania stoi? Aha, bo ten, dobra. Już wiem, czemu ona stoi. Ale mnie to zmyliło, ty. Bo akcja jest plus, dlatego ona stoi. W ogóle tutaj... O. I... Co ty tam kosisz? Swoją dziewczynę? A, to nie działa? Pan, dobra. Co to taka dziewczyna? No przeniesę tylko tam, ale to jej będzie tyle, że... Ogólnie miałem już taki przypadek, jakbyś pytał. Jaki? Że nie starczyło miejsca na binach. I to było właśnie z rzepakiem. W poprzednim sezonie miałem... Z rzepakiem? Tak. Miałem 12 chyba zasianą? O! Albo jeden sezon jeszcze, tego nie pamiętam. Ale dosyć dużo miałem tego rzepaku. Miałem chyba aż 3 wielkie pola rzepaku zasiane. I się nie zmieściłem z rzepakiem. Miałem 800 i ileś tą. A teraz już mam 200, a jeszcze pół pola zostało do koszenia. Ponad. A pszenicy jest 0. Bo jeszcze nikt nie zawiózł. Ale John Deere zaraz będzie pełny. Dobra. Kolejny odcinek musi być szybka akcja. Prasowanie, zbieranie siana. I będziemy musieli chyba przewinąć ten jeden dzień, żeby chociaż coś dla się siać. No, pytanie, co planujesz kupić po zimie? Co planuję kupić? No, po zimie. Po zimie? A no. Wiesz, że nie wiem? No bo chyba już nie ma co zbytnio kupować oprócz pól. No, ja tego nie wiem, tylko pytam. No, 4 zestawy do odbierania mam. 4 siewniki też mam. No, ewentualnie pół kupić, ale pół kupić to ile? To tam jest 50 tysięcy. No, a kupujesz jeden? No jeden, no bo już jeden mam. A który ten pół kupujesz? No, tego Lemkena, bo jest najlepszy. Pięć metrów? Jo, ale on tam może jechać 20 ileś na godzinę, więc... Czekaj, 17 plus 7, no to jest 24. No, ale nim robota ubywa. No, 22 na godzinę to. No, ja na przykład teraz kosiarką latam 32. Aha. Bo ona ma oryginalnie chyba tam 20... 3 na godzinę. Coś takiego. A że mam tego moda, że mogę sobie regulować prędkość. 7 w górę, 7 w dół, więc... No jo... Co ja chciałem... Dobra, jadę z przyczepami. Jadę z przyczepą. A bo on ma 70% powinien zdążyć. Ale ten inspektor bejtuje, że niby jest zablokowany, a on tak naprawdę sobie stoi. No. Chodź o ciągniku. Leksem zaraz będzie pełny, więc... No. O, mnie płynęło. Tylko nie wiem, czy właśnie się z żandyrem nie stykniesz na Fidosie. A nie, żandyr jest tam, dobra. No, tak mi się zdaje, że chyba żandyr będzie musiał pierwszy przejechać. Bo on cię będzie przepychał z tego teraz. No dobra, to najwyżej żandyr poczeka, a ja spuszczę z żandyra. Idealna wypowiedź. Chyba troszeczkę coś nie ruszę z tej wypowiedzi, ale dobra. Nie no... Być może no, zdążysz się wysypać, nie wiem. Jesteś, no, a jesteś no, nie bo... zdążysz, dobra. No bo ja chciałem powiedzieć, że... Poczekam na aż tamten John Deere, ciągnik... się wysypie, a ciąg... No jeszcze z pola nie wyjechał, więc zdążysz. No, a mi chodziło o to, że poczekam na John Deere'a. Na ciąg nie chodziło mi, a na mnie poczeka John Deere Combine. O, właśnie jest pełny w tym momencie, więc...
Nie wiem, czy na czołówkę ci nie wyskoczy. Ja uciekam, uciekam, uciekam. Ogólnie ci powiem, że dosyć duża ta łąka jest. Czekaj, bo to są dwa pola ciemne. Bo tak sobie koszę, koszę i nie ma końca tego pola. No to, to na siano wszystko, to myślę, że będzie dużo siana. No tak, no bo tu coraz więcej się robi, więc... Czyżby on zarypał barię? Oczywiście, że tak. Dobra, już idę tego akwiala ogarnę. Dobra, rządy wyjechały z dosa, więc elegancko. A dobra, dasz radę, bo myślałem, że muszę się zwolnić, ale nie. Na szczęście nie. O jest, jak ta masakra tu się stała. Gdzie? Nie, tutaj tak trochę komboj sobie wjechał w stan. W sumie można powiedzieć, że ją dosiadł. No coś... Chudy mi się wyłączają ciągle. To muszę wyłączyć, tak? Cofnę się szybko. Teraz kamień muszę wyjechać. Bo na teraz coś wolno sypie ten jumpy. Taki mankament jeden. No strasznie wolno sypie. Dlatego zdałem tobie. Bo cosplay to, to nic nie lubią blokować u siebie. O, zapis był, bo taki rank był. Ale dobra, wiadomość jest taka, że fajnie fajny jedzie z rzepakiem już na sobie. W ogóle ten, ten daf ma takie dziwne dźwięki. Takie trochę jak mój Deutsch z Łódzki. Której... no. No. Coś się musiał obrazić, no. Obrazić jak go zrobię zapis, bo jakby coś poszło nie tak. Chociaż pół pola będzie skaszone i pół odcinka. No ja. Teraz sobie trochę będę poczekał. Co ile jest? 15 minut już? To więcej będzie, ze 20 około. Nie wiem, dosyć... Dosyć szybko to leci. Co? Ile odcinek? 18, no to dużo się nie pomyliłem. Jednak powiem ci, że przy cosplayu to czas schodzi. Tylko nie wiem... Nie wiem czemu John się nie rysypał, ale to już nie ważne. Tak, jutro jest trzeci, jutro jest piątek. Okej, dobra, wszystko wiem, dzięki. Nie wiem czemu się John nie rysypał, ale już... No dobra, już... No i tak to jest z tymi cosplayami. Jak chcesz sobie fajnie porobić robotę, to nie idzie. Bo się zablokuje. Szczególnie przy zimach, bo przy siewach jeszcze idzie coś zrobić. Bo siewy to oni sobie ogarniają. Ale przy zimach, jak już są kombajny i ciągniki odbierają, to już jest masakra. Przecież jakby 10 na godzinę jechał, to już tak, tak źle by nie było. O, oni by sobie zdążyli dojechać, no. Pole 15, może jest spoko. No, właśnie, tam jest kupiona sobie. To też trzeba wyskoczyć. Ale nie dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze nie doszło. Pewnie na tym, jesienią. Ile kosztuje 6 i 16, bo ja nie mogę zobaczyć? 6 kosztuje 800 tysięcy. A 16? Nie wiem.
Bo jakbyś kupowała teraz pola, to jakie? No, ty... O, czekaj, zapis. Na pewno czwórkę, piątkę, żeby górę zamknąć. A ile kosztuje czwórka, piątka? Bo ja nie widzę. Nie wiem, 400 tysięcy. Ale dobra, nieważne, 700 jednak te dwa pola. A, 700, okej. Okay. No to po... No... Po zimie można to kupić, tak naprawdę. Można, można. Jak myślisz, ile sezonu do końca? 5? Nie, ja tak liczyłem, że jest 5 albo 6. Znaczy, coś takiego liczyłem. Bo na pewno czwórka i piątka to będzie jako jedno pole. I planowałem sobie kupić tutaj tą 30 wielką zrobić. Ale to jest... Ale 30 to, to jak? Na tą górę trzeba tam zniwelować, tam już powoli kasa ładuje w tą górę. Zrobiłem głaskę na jakąś czas. Ale zobaczcie tylko. O, ma się... To jest tam aż. Zobaczcie. To dosyć dużo kasy wymaga ta góra, żeby się zlikwidować. O, jaką ty chcesz górę zlikwidować? Czekaj. No tą tamtą przed tobą. A, bo ty chcesz po. Ty chcesz 30 pończy z 24? No. Tam już kawałek góry jest jechany. Nie była już na kasa, to co zrobiłem. Czekaj. 400 tysięcy na to wyjebał już, albo 600. A na razie nie widzę tego. No po prawej. Gdzie po prawej? No tam, gdzie stoisz. Tu jest góra płaszczona. No stoisz na tej górze jak coś. Ale stój. Okej. No to tutaj z grube miliony pójdą. No dlatego jak masz... Jak mam wolną kasę jakąś tam 400-500 tysięcy, to sobie ładuję w tą górę. No też dobrze. A co myślałeś, że tak się pytasz o pola? No, tam, no wiem, że dużo synów nie zostało, ale kasy też brakuje dużo. A oliu. Nie wiem, czy to sejwa, czy nie? O, wysadziłeś jak coś. No wiem. Nie wiem, bo coś mi Discord dorwało przez chwilę. A co? Nie wiem, bo chcesz, żeś mówił, żeś przesłał. No nic. Dobra, czekaj, muszę go podnieść. No jedź tym. Dobra, Fent musi dać radę.
zastanowić się, co tutaj się dzieje. No znikła już ta skania, czy nie? Jeśli kierowca była. Dobra, pojechała. Pojechała. Dobra, tutaj Fent zdąży się wysypać raczej. Czy Fent wysypać New Holland na auto? Dobra, dało radę. No co robi? Dobra, może jednak tutaj jest lekko przybliżko. 57, 02 szerzej, ale będzie się sypać na pewno. Dopiero 3 tony jest to. Dobra, no to już pół pola skoczy. On się to zdąży wysypać na tej prostej? Halo? No, co? Raście na tej prostej? Ktoś. No, bo mi się już dawno skończyło. Pewnie save'a zbugowało, ale zaraz koniec odcinka, więc... Dobra, będę kończył odcinek, więc na spokojnie. Dobra, to ja trochę z tego. To ja teraz... Zbikam. Król grał 22. To tak, jak kończę zaraz odcinek, to trzymajcie się do następnego odcinka. I no, ja uciekam. Dobra, ty uciekasz, a ja będę sam siedział, okej. A który wyjdziesz? Za chwilę. Także no, teraz będę. Dobra. Ja jeszcze... No... Czemu to się tak zrobiło? Dobra. Trzeba kończyć odcinek. A jak wyłączę chudy... Guess... No, tylko sprawa i tak będzie. Dobra, także dziękuję za oglądanie odcinka 29-minutowego. Trawa skoszona. Ja sobie resztę do kosza poza odcinkiem, więc na razie trzymajcie się ciepło. Cześć, pa, pa.